Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Wiosennie w podsumowaniu marca. No i tak, jestem w szoku, że generalnie minął już marzec, z kwiecień, zaraz święta, zaraz lato, w ogóle ten czas tak szybko leci, ale to jest nieważne. To był taki dla mnie średni miesiąc, bym powiedziała, bo generalnie dużo czasu spędziłam w domu, dlatego że coś mi się stało z kolanem i miałam jakiś taki, no generalnie problemy z kolanem. Jakiś uraz, więc za dużo nie mogłam chodzić, tak naprawdę. No, więc połowa miesiąca to spędzanie czasu głównie w domu z wyprostowaną nogą. Ale też kilka nieprzyjemnych wydarzeń, w tym bardzo też miłych wydarzeń, dlatego że przyjechała do mnie Ola z kanału Vlog Lola, jeżeli ktoś nie wie. Także generalnie wiecie, kilka zaskoczeń, ale to jest właśnie fajne, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co nam los przyniesie, jakie sytuacje, jakich ludzi, ale jacy ludzie staną na naszej drodze, więc generalnie taki to był miesiąc, ale mówię, no nic specjalnego, bo nic specjalnego, mam wrażenie, że jakoś tak minął. Zależało mi też właśnie na tym, bo miałam też kilka planów, ale na przykład głównie weekendowy, więc to było takie czekanie na ten dzień i tak. Także pokażę Wam dzisiaj kilka rzeczy, które kupiłam. Trzy rzeczy, które były na moim liście i które w końcu mam. Jedna z przyczyn takich no ode mnie niezależnych, ale ponieważ coś się popsuło i coś trzeba było wyrzucić, tak, albo oddać, to pojawiła się nowa na to miejsce, więc jestem generalnie bardzo zadowolona. I może pierwsza rzecz, słuchajcie, znalazłam w końcu bluzę idealną, taką jaką szukałam, jakiej szukałam do leginsów. I znalazłam bluzę zwykłą, czarną, to jest czarna bluza z Adidasa i ona tutaj ma taki znaczek i z tyłu ma, o, coś takiego. I to jest bluza, która jest dłuższa, ja ją kupiłam w rozmiarze M i ona jest taka fajna, dłuższa i słuchajcie, zakrywa pupę, jest super do leginsów, ale coś, co ma jeszcze fajnego, kieszenie. Więc generalnie jest prawdziwą bluzą, taką prawdziwą tuniką, ona ma właśnie takie kieszenie. Generalnie ma też kształt taki trochę klepsydry, że ona delikatnie robi biodra. Jak ja mam wąskie biodra, to dla mnie to jest naprawdę atut, bo właśnie tak ładnie robi sylwetkę. No jest taka trochę, wiecie, luźna, ale uważam, że jest bardzo ładna. Jedyny minus niestety to to, że ma chyba 30% poliestru w składzie. Ona ma bawełnę właśnie i ten poliester. Co jest wyczuwalne, powiem Wam, nie zawsze tak jest, no a w tym przypadku niestety tak, że mamy czasami dodatek właśnie jakiegoś sztucznego materiału, ale tego nie do końca, nie czuć tego. No a tu tak, a 33% poliestru, 67% bawełny. Jest fajna, jest rozciągliwa, jest naprawdę bardzo wygodna. Dzięki temu też szybciej się pierze i szybciej wysycha, więc ma ten, jak ma ten poliester. No ale nie jest taką, wiecie, bawełnianą bluzą fajną, taką milutką. Ona jest miła, jest fajna, no ale czuć generalnie, że ten materiał jest taki trochę inny. Dzięki temu też jest w ogóle bardzo gładka i myślę, że nie będzie się w ogóle mechacić. Naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, o wszystko, bardzo mi się podoba. Naprawdę i dla mnie jest właśnie bluzą idealną, więc w końcu znalazłam coś do leginsów i już mam. Mam. Druga rzecz. Druga rzecz to spodnie woskowane, które ja uwielbiam i ja praktycznie w tylko takich spodniach chodzę. A to dlatego, że jeżeli oglądaliście vloga z zakupów, to wiecie, że właśnie byłam na zakupach, zobaczyć co tam jest. No i generalnie w międzyczasie też tego samego dnia popsułam takie spodnie ala skórzane. Świetne z Zary, one wyglądały naprawdę fajnie, było cieplane, no ale popsuł się ekspres i już stwierdziłam, że drugich takich nie chcę, bo może stać się to samo, skoro ten ekspres jest tak bardzo delikatny i nie da się go naprawić. No więc stwierdziłam, że gdzieś może jak znajdę, to kupię spodnie woskowane. No i znalazłam w Calzedonii. I generalnie ja mam dużo takich podobnych spodni. Mam jeszcze takie spodnie z Zary, które mam wrażenie, że są trochę grubsze. I trochę inny ten rodzaj woskowania, natomiast te wyglądają bardzo ładnie. Jak ja je rozciągam, to bardzo ładnie rozciąga się w ogóle ten materiał, więc no zobaczymy, czy on nie popęka, czy będą fajne, mają trochę wyższy stan. Tak wyglądają. No i po prostu spodnie woskowane, no mówię, ja po prostu tylko w takich chodzę. I też co jest fajne, to to, że one mają takie dłuższe nogawki. Tak, może nie do końca tak się, wiecie, zbierają nad kostką, natomiast są na tyle długie, że sięgają mi za kostkę. To już są długie spodnie, naprawdę. Jeżeli chodzi o takie woskowane, to już są długie. Jeżeli macie gdzieś i znacie, gdzie można kupić właśnie takie ala skórzane, woskowane spodnie, to dajcie mi znać, bo chętnie zobaczę. Bo w ogóle widzę bardzo dużo dziewczyn też w tych spodniach teraz i tak nie wiem, czy moda na to po prostu wróciła, czy teraz jest ich tyle w sklepach,
Nie wiem, w każdym razie, no jeżeli macie gdzieś znacie, to dajcie mi znać. I trzecia rzecz, to udało mi się kupić stanik. Ja staniki kupuję w tym sklepie, to jest sklep, znaczy to jest firma Ales, którą możecie znaleźć w internecie. Natomiast jest sklep w Łodzi, w manufakturze, co Wam polecam, jeżeli szukacie. Tam są, generalnie ta marka robi bardzo ładne, bardzo ładną bieliznę w ogóle. I robi też bieliznę dla matek karmiących. Więc są tam naprawdę bardzo ładne staniki, bardzo ładna bielizna właśnie dla matek karmiących, ale też właśnie taka normalna, standardowa. I ja tam kupuję, zawsze kupuję tam bieliznę i zawsze tylko tam wybieram. Jeden taki standardowy rodzaj, krój, tak? Nie wiem jak to nazwać, model po prostu stanika, zawsze kupuję ten sam i teraz skusiłam się na taki. Bardzo wiosenny, on jest właśnie taki w kwiatki z taką tutaj siateczką. Ona nie prześwituje, bo tu jest jeszcze pod spodem taki materiał. No ale generalnie tak, w kwiaty bardzo ładnie wygląda. A bardzo mi się podoba, naprawdę. Więc stwierdziłam, że tak, staniki też się zużywają. A tak jak mówię Wam, polecam, bo tam może też znaleźć duże rozmiary. I te staniki bardzo ładnie leżą. I też najlepsze jest to, znaczy fajne jest to, że mamy na przykład, to jest jakaś nowa limitowana kolekcja teraz właśnie, taka wiosenna. Natomiast wiecie, jeden wzór jest w kilku modelach. Mamy te staniki naprawdę w kilku różnych modelach, które no na przykład, nie wiem, jedne kobiety bardziej lubią jakieś bardotki, albo jakieś push-upy, albo jakieś miękkie na przykład staniki, a inne, wiecie, każdy lubi coś innego i fajne jest to, że właśnie tam możemy coś takiego znaleźć. Dobra. Kolejne rzeczy, ostatnie już w zasadzie, to jest tak. To jest sukienka, która jest bardzo mało miejsca zajmuje. Sukienka z wiskozy. Ja ją zamawiałam na Zalando razem z bluzą. I to jest sukienka firmy Aware. O, by Vero Moda. Tak. Czyli by Vero Moda. Sukienka w rozmiarze M. Nie podaję Wam cen, dlatego że ja to kupowałam na jakiejś wyprzedaży, a jeszcze oprócz tego miałam 10% taniej, więc już nie pamiętam naprawdę, ile zapłaciłam. Sukienka czarna, na długi rękaw i ona, słuchajcie, jest taka długa. Bo ja szukałam sukienki takiej za kolano, żeby pasowała mi do butów. I znalazłam, słuchajcie, no po prostu miałam kilka podejść, szukałam gdzieś jakieś, zamawiałam kilka innych sukienek, ale to nie było to w ogóle, to nie było warte. Jest super sukienka ze Esprit na przykład, która ma świetny materiał. To jest taka dzianina, albo to było 100% bawełny, ale generalnie tak fajnie przeszywana. Świetnie wygląda ten materiał, naprawdę jest bardzo dobrze uszyta, natomiast krój, no nie dla mnie. Ta ma długie rękawy i te rękawy też są tak wykończone. Natomiast dół już jest normalny. Dół już jest normalnie przeszyty. No i to jest właśnie taka, powiedzmy, ołówkowa sukienka za kolano. Natomiast ona nie jest obcisła. Ona jest w miarę luźna, bym powiedziała. I jestem bardzo zadowolona, bo ja właśnie czegoś takiego szukam. Ona ma też taką jakby delikatną stójkę tutaj, że no nie ma żadnego dekoltu, ale bardzo, no ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba, jest bardzo miła w dotyku. Co prawda, tak jak mówię, ona jest wiskozowa i ona jest taka w miarę cienka w ogóle. Mam nadzieję, że nie będzie prześwitywać, no ale zobaczymy. Tak wygląda ten materiał. No taka jest, no zobaczymy. Natomiast jest długa. Jeszcze do rajstop będę ją nosić i właśnie szukałam czegoś takiego, właśnie takiego opływowego, powiedzmy, za kolano. Jestem bardzo zadowolona. Nie wiem, ona chyba około 70 zł kosztowała, mi się wydaje. I ostatnie rzeczy to są zakupy z Reserve, które właśnie mieliście okazję zobaczyć w tym vlogu, który nagrywałam. Kupiłam dwie pary spodni. I tak, pierwsze spodnie to są takie granatowe. Ja nie wiem, czy to widać. To jest granat w taką delikatną czerwoną kratę. O, trochę to widać. Takie spodnie cygaretki z kieszeniami. Spodnie, które mają bardzo miły materiał. One są takie też trochę w kant. Mają tutaj z tyłu taką gumkę, więc się ładnie dopasowują do sylwetki, natomiast z przodu po prostu normalnie mają suwak i guzik. Mają kieszenie, co bardzo ładnie wygląda, tak jak mówię. I w ogóle są bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Ale przede wszystkim też są bardzo wygodne, więc mam nadzieję, że właśnie na wiosnę, na lato się spiszą. Będą fajne. Zobaczymy też, jak się będą nosić. Wiecie, no nie ma się... Niestety w sieciówkach to jest tak, że jak kupimy, to się dopiero dowiemy, czy to jest produkt, który jest wart pieniędzy i w ogóle zachodu, czy nie. Czy on na przykład po jednym praniu się, nie wiem, zmechacą i co tak naprawdę z nimi będzie, czy się skurczą, czy nie. Czy będą fajne, bo tak naprawdę, no wiecie, ciężko to ocenić po prostu kupując. Natomiast jak ja je założyłam, to się bardzo dobrze w nich czułam. Po prostu mają ten materiał tak fajny, tak ładnie dopasowane do sylwetki, taki miękki, że było mi naprawdę bardzo przyjemnie, dlatego właśnie kupiłam takie spodnie i myślę, że one i do szpilek super wyglądają, i do jakichś właśnie, i do konwersów, i do superstarów,
więc generalnie będzie fajnie. No i drugie takie spodnie to jest kratka. Taka kratka szara również, znaczy szara, biało-czarna z czerwonym, ale z daleka one wyglądają po prostu jak szare. Co mi się bardzo podoba, bardzo ładnie wyglądają. Materiał bardzo podobny, chociaż mam wrażenie, że te granatowe są bardziej miłe tutaj. Te są takie jakby trochę bardziej, trochę grubsze nawet. No nie, w każdym razie to jest fason ten sam, mam wrażenie model ten sam, również tutaj ma gumkę, tylko taką, o, w takim kolorze. One kosztowały obie pary 99 zł. I tutaj pasek również, znaczy pasek, guzik i ekspres normalnie, mają też kieszenie, też są w kant, no i wyglądają przepięknie, naprawdę. I też są bardzo wygodne, takie bardzo miękkie i miłe. Więc, no a dla mnie to jest ważne, dla mnie przede wszystkim najważniejsza jest wygoda. I te rzeczy mają być wygodne po prostu, bo co z tego, że coś ładnie wygląda, jak na przykład, nie wiem, nie chce mi się w tym chodzić, bo ja lubię rzeczy, które są po prostu wygodne i które ładnie wyglądają, a ja też mam mało takich rzeczy, mam wrażenie, że to ma też jakiś kolor i to można fajnie właśnie ograć na wiosnę, że te wszystkie rzeczy nie są takie ciemne, nie są czarne, ciemnozielone na przykład, tylko właśnie do takich spodni jasnych mogę założyć sobie jakąś nawet zwykłą czarną bluzkę albo białą, jakiś t-shirt, koszulę i to też będzie właśnie fajnie wyglądać, bo to są takie po prostu zwykłe spodnie, tak jak mówię, do szpilek, ale też do trampek na przykład będą wyglądały fajnie. No i to tyle, tak, no i to wszystko, co mam Wam do pokazania. Słuchajcie, w ogóle w tym miesiącu strasznie chciałam kupić sobie jakiś kosmetyk. I była nawet promocja w Sephorze i nawet tak się zastanawiałam, mówię, tak, jest promocja, dawno nie kupowałam nic i już coś chcę, no już coś bym chciała, wiecie, bo dla mnie to jest jednak przyjemność po prostu coś testować i tak się cieszyć tym makijażem, cieszyć się tymi rzeczami, ale stwierdziłam, że nie, ani nie kupiłam nic na promocji, bo sama nie wiedziałam co i tak już teraz mam trochę takie myślenie, że jak mam coś kupić, to myślę, a jeszcze mam tyle rzeczy, jeszcze mogę coś zużyć, jeszcze poczekam, no nic się nie stanie, jak wiecie, jak poczekam, naprawdę. Także nie kupiłam nic, miałam na coś ochotę, no i tak. Także z kosmetyków na razie nic Wam nie pokażę. Z pielęgnacji trochę tam rzeczy pokupowałam, ale tam osobne filmy też Wam ponagrywałam już, także... Także to tyle, mam nadzieję, że film Wam się podobał, nie był zbyt chaotyczny. Nie ma tych rzeczy dużo, ale tak jak mówię, potrzebowałam kilka rzeczy i kilka też na wymianę, bo tak jak mówię, niektóre rzeczy się zużywają. Jedne spodnie po prostu takie woskowane musiałam wyrzucić, bo już, no już się zniszczyły, już chyba miałam je 2 albo 3 lata i już nie. No i drugie, więc tak naprawdę mam jedne spodnie w zamian za 2 inne pary, których się pozbyłam, więc bilans jest ok. Stanik jeden też mi się popsuł, więc po prostu kupiłam sobie teraz ten, no ale rzeczy bieliźniane, no to też, też trzeba wymieniać co jakiś czas po prostu. Znalazłam bluzę idealną, więc generalnie to jestem zadowolona bardzo. Także dajcie mi znać, już nie będę przedłużać, dajcie mi znać, co Wy ciekawego znaleźliście w marcu w sklepach, może coś, co Was bardzo ucieszyło, albo Wam udało się kupić jakiś fajny kosmetyk. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja Was żegnam i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!